Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego serwerka, gdzie razem sobie gramy. Dzisiaj będziemy się zajmowali tym, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, czyli będziemy budować dom. Jak widzicie, tam już coś stoi, ale o tym za chwilę porozmawiamy i wszystko wam pokażę. Tutaj się oczywiście nic nie pozmieniało, poza tym, że ostatnio w odcinku odpakowaliśmy sobie ten czerwoniutki prezent, w którym jest panda. Druga panda, która jest nam potrzebna, żeby zrobić pewien projekt takich ogrodów, gdzie będą pandy. A tam już powstał kolejny prezent. I zakładam, że to jest dokładnie taki sam prezent, więc znowu od Krebora. Więc ja już sobie tutaj podejrzałem, że mamy tutaj dwa misie polarne, których niestety chyba nie można rozmnażać, więc no niestety słabo, ale mamy też grzybową krówkę, także mega spoko się udało, bo już jedną mamy, także na spokojnie będziemy mogli je porozmnażać, także jak zwykle podziękujmy Kreborowi w komentarzach, bo no bardzo mi to pomaga i tak naprawdę gdyby nie on, to wszystko co tutaj widzicie by nie powstało. Jak widzicie, farma zwierząt no jest cały czas taka, jaka była. Pomału sobie z niej korzystamy. Tutaj mamy farmę jedzonka. Jak widzicie, jest ogrom żarcia. I niestety jest... Aha, to pan mnie tu uderzył. No, głupotą było, że tu wleciałeś, kolego. Ale sam masz za swoje. Jak widzicie, mamy tu jedzonko. Tutaj mamy żelazo, które jest ogólnodostępne. Także jeśli ktoś gra na serwerze, to tutaj może sobie podbierać żelazo w dowolnych ilościach. Tak naprawdę ta farma jest dla was. Jak wszystko, co tu buduję, koniec końców trafi w wasze ręce. I wszystko będzie ogólnodostępne dla was. No tylko musicie dać mi czas, żeby to wybudować. Okej, no to może przejdźmy do clou tego odcinka, czyli to, co się zadziało tutaj. Jak widzicie, pomału sobie tutaj coś buduję i zajmuje to więcej czasu niż myślałem. Ten styl jeszcze jest mi obcy, ale już pomału zaczynam go rozumieć, tak by wdrażać i wiecie, jakoś to zaczyna się prezentować. Jeśli chodzi o dachy, to postawiłem na pomarańczowe dachy z akacjowych deseczek i na czerwone dachy z cegiełek. Myślę, że takie połączenie jest najlepsze, żeby też nie był ten dach jednorodny. Chciałbym jeszcze dać gdzieś gradient jakichś bloków, ale nie wiem jakich. W sensie nie wiem, jakie bloki będą pasowały, także to ze spokojem będę musiał sobie jeszcze ogarnąć. Jak widzicie, jest tu parę budynków, po których was oprowadzę po kolei. Tutaj mamy to, co widzieliście w ostatnim odcinku i no jest dokończone po prostu. Tu będą jakieś ścieżki, takie, nie wiem, z roślinami, jakieś stoły, nie wiem, taki po prostu zapychacz, tak to nazwijmy. Tu jest pierwszy taki budynek, w którym myślałem, żeby zrobić jakąś farmę, ale nie wiem jaką. Więc może wy macie jakiś pomysł, jaką farmę można by było tu ogarnąć. Myślałem o farmie borówek, bo mamy lisy, ale no średnio by to pasowało tutaj. Mamy też okna, ale te okna można dać mniejsze, w sensie zabudować tu i jakoś zagospodarować ten teren. Myślałem też, żeby tu była farma dripstone'ów albo farma lawy. Nie wiem, może wy macie jeszcze jakiś inny pomysł na taką mini farmę, to dajcie znać, to chętnie bym sobie tutaj to wybudował. Oczywiście to też będzie dostępne do wszystkich. Tu mamy pierwsze wyjście na to jeziorko tutaj i myślę, że to, co będziemy na pewno robili, to pogłębimy to jeziorko, bo chciałbym tutaj łowić skarby. No a niestety jest za płytko na to, więc będziemy to robić głębsze i chciałem zrobić w ten sposób, żeby tutaj był mostek, ale oczywiście taki na górę i będzie rzeka płynęła w tamtą stronę, bo tu akurat pod Olimpem leci rzeczka, tylko problem jest taki, że tu ktoś zaczął się budować. Ja niestety nie jestem w stanie tego przekopać, żeby połączyć się z tą rzeką po drugiej stronie. Także może z drugiej strony zaatakujemy. Ewentualnie, nie wiem, zrobimy tu odnogę pod górą i po prostu wykopiemy gdzieś w tamtą stronę. Nie wiem, coś trzeba będzie wymyślić, bo fajnie jakby ta rzeka była połączona z innymi rzekami. Na razie to jest takie po prostu jeziorko. No nie wiem, zobaczymy, może jakiś kanał wykopiemy tu z tej strony, tylko z drugiej strony tu ma Krebor ten swój tunel do handlu z villagerami i też nie chcę mu się wpierdzielać przez ten tunel, więc no nie wiem, coś trzeba będzie wykombinować, zobaczymy co. Najwyżej po prostu zrobimy tu zwykłe takie jeziorko bez dostępu do innej wody i tyle. No jakby port będziemy mieli z drugiej strony, także już wam pokazuję, bo tutaj ta rzeka z kolei jest połączona systemem
rzecznym z innymi zbiornikami wodnymi, to mogę wam pokazać na mapie, którą sobie systematycznie odkrywam, tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku. Tutaj mamy ten cały system i my jesteśmy tutaj. Jak widzicie, ta rzeka płynie sobie tutaj do tego całego oceanu, który jest z tej strony, i z drugiej strony też mamy rzekę, która płynie tutaj do tego jeziorka, a z tego jeziorka już można się dostać tutaj na to, na ten ocean, czy na to morze. Także ta rzeka z tyłu jest dużo lepiej połączona i myślę, że tam zrobimy taki główny port. Zrobimy też port przeładunkowy, jeśli chodzi o nasze zwierzaki i inne materiały, to na pewno gdzieś tutaj powstanie coś takiego. Nie wiem, czy dokładnie w tym miejscu, czy kawałek dalej. Na pewno całą tą rzekę trzeba będzie ogarnąć, tak żeby infrastruktura rzeczna była tutaj bardzo dobrze przygotowana na nasze projekty. No i być może ktoś jeszcze będzie chciał się wokół tej rzeki osiedlać, także zobaczymy. Z drugiej strony oczywiście z całej tej góry jest też rzeka, która jest połączona tutaj z tym jeziorkiem i też ona gdzieś tutaj będzie wpadała do tego morza, które jest tutaj, więc ze spokojem ludzie, którzy są z drugiej strony rzeki, też mają dostęp do wszystkiego i to nie jest tak, że ta rzeka jest lepsza niż tamta, bo ja bym powiedział, że tamta jest lepsza. No tu wymaga to sporo pracy, bo jak widzicie, no tu cieniutka jest ta rzeka, więc tu trzeba będzie na pewno ją poszerzyć. Tak więc taki mamy plan na tą rzekę. Oczywiście trzeba będzie tu wyłożyć ogrom pracy, no ale może wy mi pomożecie, może jakieś kontrakty na to będą. A propos kontraktów. Tutaj mamy taką specjalną skrzynkę, to jest tymczasowa skrzynka. Ona gdzieś będzie stała w takim miejscu, gdzie wszyscy będą mieli do tego dostęp, ale mamy tu pierwszy kontrakt na port. Jak widzicie, jako administratorzy będziemy chcieli wam dawać takie kontrakty na różne budynki użyteczności publicznej, czyli do takich budynków, które będziecie mogli korzystać. No i tutaj był pierwszy kontrakt na port, możecie sobie przeczytać, na czym polegał kontrakt i... O, to fajnie, że teraz tu przejść nie można. No to w drugą stronę. Tak więc tutaj powstał port publiczny. W ten sposób wybudował go Kuba Puba, realizując kontrakt, i tak to się prezentuje. Miało być miejsce na przeładunek zwierząt, no to jest to miejsce. Są jakieś budynki, jest to jakoś ozdobione, także w ten sposób się to prezentuje. Mam nadzieję, że ludzie będą z tego korzystać. Tutaj jest nawet droga do Hajgoka chyba, o ile dobrze pamiętam. Także tu też się rozwija i jak widzicie, wszyscy się tutaj budują i ta część miasta jest już bardzo zagospodarowana, co mi się bardzo podoba. Więc tylko czekać na kolejne takie kontrakty. Także moi drodzy, ja sobie wrócę na spokojnie do tego miejsca, a wy zobaczcie całe timelapsy z tego, jak ja budowałem to wszystko, o czym zaraz was będę oprowadzał. No okej, to jak widzieliście, tu mamy pierwszą tą bramę wejściową i to jest w formie takiego łuku triumfalnego. Tu pewnie jeszcze będzie jakoś dorobione, tak żeby to ładnie wyglądało. Na razie to jest po prostu forma takiego budynku, żeby to jakoś się prezentowało. Zacząłem was oprowadzać i tą stronę, którą już wcześniej mieliśmy, to wam pokazałem wszystko. Tutaj mamy pierwszy budynek. Tymczasowo tu jest enchant, bo musiałem go przenieść, żeby wybudować tam z drugiej strony budynek. Tutaj nie wiem, co jeszcze będzie. Na początku stwierdziłem, że po prostu wybudujemy jakieś budynki. Co się będzie znajdować w środku? No, wyjdzie z czasem. Tu mamy wyjście i tu prawdopodobnie będzie port. Także gdzieś tutaj trzeba będzie to wybudować i nie wiem, czy tam zrobimy port, czy tutaj zrobimy port, ale no to będzie droga prowadząca właśnie do tego portu. Z drugiej strony mamy przejście i tu mamy wyjście, no, do tych skrzynek.
takie po prostu przejście, żeby z każdego miejsca w domu było łatwo wyjść w każde inne miejsce. I tu mamy główny dom, czyli główne nasze pomieszczenia, które będziemy użytkować wraz z Kreborem. Tak się prezentuje taki środkowy poziom, bo będzie jeszcze piwnica, tylko nie wiem jeszcze gdzie i jak dokładnie. Prawdopodobnie piwnica będzie tutaj takim prostokątem i zejście będzie z tej strony, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie to się prezentuje w ten sposób. Jeszcze będzie wejście na górę, no ale no, tyle mamy na razie wybudowane. Jak widzicie, ściany tu są ze śniegu i z czerwonej terakoty i mi się wydaje, że to jest perfekcyjne połączenie właśnie do takich rzymsko-greckich budowli. Tutaj, jak widzicie, są wytyczone schody do takiego miejsca i tu będzie taki mini ogródek, który jest no niżej niż poziom gruntu i to się będzie tak prezentowało. I tu zrobimy pandy. Przynajmniej chciałbym zrobić pandy. Zrobimy taki dżunglowy zagajnik. Coś w tym stylu. Jeszcze nie wiem, jak to się będzie do końca prezentowało, ale chciałbym, żeby tu 2-3 pandy były i będzie jedyne miejsce, gdzie będziemy trzymali te pandy. Także będziemy utrzymywali no tak małą ilość tych pand, żeby też nie lagować serwera. Także tutaj będziemy sobie wyznaczali poszczególne pomieszczenia, pokoje i inne tego typu rzeczy na wszystkie rzeczy, które będziemy potrzebowali. Jak widzicie, tu jest farma śniegu, która już nie działa, bo bałwan uciekł. I tu była ściana, więc ja sobie to trochę poszerzyłem, żeby mieć więcej miejsca. No i tu stał bałwan i Krebor nam nafarmił ogrom śniegu. Także dzięki niemu możemy tutaj sobie na spokojnie budować. Tutaj ja sobie sprowadziłem znowu króliki, to wam pokazywałem ostatnio. I sobie systematycznie je farmię. Także ze spokojem, gdzieś kiedyś trzeba będzie przenieść tą farmę w inne miejsce. I zrobić takie miejsce ogólnodostępne dla was. Tylko nie wiem jeszcze gdzie, ale to zobaczymy. No i tu mamy tą skrzynkę tymczasowo na kontrakty. I wychodzimy z tej strony, gdzie już wam to pokazywałem. Także tak to się prezentuje wszystko. Jeszcze mamy wejście na górę. Na razie to jest takie chałupnicze wejście przez dach i trzeba sobie odwalić asasyna. Czyli po prostu, o, w ten sposób tu wskoczyć. I tu będzie taki stolik, tu będzie całe zarośnięte różnymi liśćmi, tak żeby to było takie ala winorośla. I tutaj będzie stolik. Stół właściwie, więc w ten sposób chcę to rozwiązać, to będzie taka część biesiadna, no tak to można nazwać. I tutaj też będą jakieś, nie wiem, stoliczki, ozdoby, roślinki, dzbanuszki, nie dzbanuszki, tylko doniczki. Więc i tutaj prawdopodobnie sobie z Kreborem zrobimy sypialnię, chociaż no zobaczymy, bo to pomieszczenie jest bardzo małe i nie wiem co tu innego można by było zrobić. Także tak to się prezentuje. Jak widzicie, na serwerze cały czas ktoś gra. Mamy niedzielę, godzina 15. Cały czas ktoś się kręci od rana praktycznie. Więc mega mi się podoba, że chcecie grać na tym serwerze i wam się to podoba. Także moi drodzy, co to jest kurde za bakłażan? Halo, kto mi bakłażana na Włościach buduje? Halo, Vitro, ty jesteś z siebie dumny? Piękny bakłażan ci wyszedł, piękny. Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, z Vitro się śmialiśmy, bo Vitro zaczął się budować na wyspie grzybowej. I tą wyspę grzybową chcę całą pokryć trawą. Przynajmniej jedną z wysp, bo tam są dwie wyspy, już wam pokazuję o co chodzi. Tu mamy tą wyspę i tu jest taka mała wysypka. I tą małą wysypkę chcę zostawić, a tą dużą chcę zostawić na trawę. No i powiedzcie mi, czy to wam nie wygląda na bakłażana? Więc ja się śmiałem, że Vitro ma to zostawić, bo wygląda jak bakłażan. I prawdopodobnie stąd tamten bakłażan. Jeśli chcecie poznać więcej takich smaczków, bo tutaj mamy na przykład przepocone łóżko Krebora albo Krebożankę, to zapraszam was na serwer. Zabawa jest przednia. Wy macie czasem lepsze pomysły niż ja, jakbym nie wiem co robił. No po prostu myślał 100 lat i bym nie wymyślił niektórych memów, które wy wymyślacie. Także wpadajcie na serwer. Zapraszam was bardzo serdecznie. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole. Wpadajcie na serwer Discord, bo tam jesteście w stanie zdobyć wejściówkę na serwer za wirtualną walutę zdobywaną na Discordzie. Także bardzo was serdecznie zapraszam i jednocześnie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!